Kategoria wagowa 75 kg, ale to tylko tak powiedzmy sobie umownie, z tej racji, że reprezentant Holandii również ważył troszkę więcej. Wczoraj był w saunie, stracił trochę kilogramów, ale i tak o wiele cięższy od Dominika Dubiela. Dominik Dubiel, Javor Tim Javorzno, Artiom Kasparian, Holandia. Kasparian już 15 lat w Holandii, ma obywatelstwo holenderskie, prowadzi zajęcia z młodymi zawodnikami. No, przyjechał do Holandii z rodzicami, znalazł swoje miejsce, można powiedzieć, w życiu i teraz. Uprawia pięściarstwo i szkoli młodzież. No widać po pierwszych ruchach, bardzo dobrze ułożony zawodnik. Ach, teraz atak głową Holendra. No Kasparian wyniósł naprawdę dużo ze szkoły wschodniej boksu. Troszeczkę za niski ten cios, tam musnął delikatnie. Dominik Dubiel to naprawdę młody pięściarz, 20 lat. Wicemistrz Olimpiady Młodzieży z Sokółki z 2011 roku. No teraz niebezpieczny prawy Kaspariana. No, opuścił Dubiel troszeczkę prawą rękę i już tam lewy sierpowy poleciał w to miejsce, leciutko musnął Dubiela. Kasparian lewym sierpowym. Bardzo, bardzo zawzięty w swoim planie taktycznym tutaj jest Kasparian. Nieustanny pressing na Dubiela i wtedy ciosy z bliska stara się wyprowadzać reprezentant Holandii. Końcówka pierwszej rundy. Kasparian jeszcze chce zaakcentować swoją wyższość w tym starciu. Bardzo proszę o uwagę. Jest do odebrania u nas dowód rejestracyjny samochodu Eski 378-77. Bardzo proszę, jeżeli ktoś... No Dubiel tutaj musi naprawdę bardzo, bardzo... technicznie rozstrzygać pojedynek. Nie może iść na wymianę ciosów z silniejszym reprezentantem Holandii. Spokojnie punktować, czekać na lewą kontrę. No myślę, że Dominik doskonale to potrafi robić i postara nam się tutaj udowodnić, że również nie przypadkiem wyszedł do ringu. Thank you.
No bardzo, bardzo ładnie szachuje tym prawym prostym Dominik Dubiel swojego rywala, ale nie, do tego prawego prostego jeszcze musi iść lewa ręka. Teraz bezpośredni prawy Kaspariana dochodzi do głowy Dubiela. Biedna. Silny, silny jest Kasparian, niesamowicie silny. No próbował teraz Dominik Dubiel zaatakować lewym prostym swojego rywala. Dobry lewy sierpowy i jeszcze jeden, poprawka, ale troszkę za wysoko. No nie odstaje tutaj Dominik w tej wymianie. Stara się również zaakcentować swoją siłę. No teraz troszkę nieprzygotowany atak Dubiela. Przyklinczował bardzo mądrze Dominik tutaj nie ma co się szarpać i tracić siły. Ładna kontra lewa Dominika Dubiela. Tutaj troszeczkę poleciał ciężarem ciała do przodu Dominik Dubiel. Dobry lewy hak z dołu, troszkę dokładniej i pełnia szczęścia blisko. Stara się jak może Dominik tutaj wyprowadzić pole Kaspariana, ale ten jednak jest bardzo czujny i bardzo zdecydowany w swoim dążeniu do celu. Przed nami jeszcze ostatnia runda pojedynku Dubiel-Kasparian i potem już naprawdę walka wieczoru. Przemysław Gorgoń, Roy Korwin. To kategoria wagowa 91 kg. I myślę, że emocji w tej walce nie zabraknie na jaworznickim ringu. Ostatnia runda pojedynku Dubiel-Kasparian. No bardzo sprytnie teraz wyprzedził akcję Kaspariana Dubiel. Lewym na dół. No szkoda, szkoda, że ten lewy był troszeczkę za krótki. Bo znam doskonale Dominika, też ma czym uderzyć. I przyglądając się tutaj pracy nóg Kaspariana, on naprawdę tak wspaniale szachuje w Dominika i ma rozeznanie no prawie że w 100%, jaki będzie kolejny ruch Dubiela. Po prostu potrafi boksować z mańkutem. No musi blokować właśnie o tak jak teraz. Ucieczkę w prawą stronę Dubiela.
Ale naprawdę Dominik to jest bardzo inteligentny młody człowiek. To jest jeden raz, a drugi to jest zawodnik, który naprawdę można powiedzieć umie wszystko. I tutaj krzywdy sobie nie da zrobić w tym pojedynku na pewno. Oczywistym faktem jest, że Dominik Dubiel traktuje boks typowo amatorsko. Pracuje po treningach, przychodzi na halę i trenuje, i tutaj do tego pojedynku też wzmocnił treningi, ale to jednak jest no, na takiego przeciwnika jak Kasparian zdecydowanie za mało. Tutaj troszeczkę Dominik się pogubił, ale sprytnie przytrzymał. O, teraz bezpośrednia prawa wylądowała na głowie Dubiela. Końcówka jeszcze 10 sekund. Tu już naprawdę widać, że Dominikowi brakuje troszeczkę sił, ale jeszcze no nadludzkim wysiłkiem, można by powiedzieć, stara się trafić swojego przeciwnika. No na pewno niezadowolony jest Dominik z siebie, ale... Dominik tutaj, no krzywdy sobie wielkiej nie dał zrobić i tak jak mówię, przegrał pojedynek naprawdę z bardzo dobrym zawodnikiem. No coś długo ta przerwa trwa. Jednogłośnie na punkty zwycięża Artiom Kasparian. Dominik, tym razem się nie udało. Czego zabrakło w tym pojedynku? Troszkę zaskoczył mnie zawodnik. Powiem szczerze, że na ważeniu wziął na wagę wczoraj 81 kg, ja ledwo 74,5. No, była umowa na 75 kg. No niestety nie powiodło się. Może i to, powiem szczerze, rywal był o wiele silniejszy ode mnie. Nie będę zganiał, czy zrobił wagę, czy nie, bo tu nie o to chodzi. Nie pokazałem się, powiem szczerze, że byłem pewny tej walki. Nie wiem, coś mnie pospinało już tutaj w ostatnich minutach. Nie powiodło się. Chciałbym podziękować jaworznickiej publiczności. Naprawdę jesteście wielcy. Niesamowicie zmotywowaliście mnie do walki. Za co wam chwała i bardzo dziękuję. No właśnie, ale też nie była to prosta walka, bo trochę przyjąłeś mocnych ciosów. Tak, to fakt. W pierwszej rundzie dostałem dość konkretny, prawy prosty. Powiem szczerze, że zamroczyło mnie, troszkę mi nogi siadły. Na szczęście nie padłem. No powiem szczerze, że dość wymagający był rywal. No i jedynie mogę powiedzieć, że wezmę się bardziej zeba za treningi, no już nie widzę innego. Ale będzie też okazja do rewanżu najprawdopodobniej w styczniu. Wiem, że na pewno... Aha. A być, tylko jeszcze nie wiadomo kiedy dokładnie. Aha. Tak, racja, ma być mecz z Holandią po ich stronie. Będę się starał pokazać z lepszej strony niż teraz. No i na pewno, żeby jaworznicy kibice byli ze mnie dumni.